Tę bulwersującą sprawę spod poznańskiego Lubonia szeroko opisała Gazeta Wyborcza. Z ustaleń policji oraz dziennikarzy wynika, że nad 10-letnim chłopcem znęcał się jego ojczym i robił to za przyzwoleniem matki dziecka. Autor tekstu Piotr Żytnicki, który dotarł do szczegółów sprawy, przyznaje, że historia, którą opisał, jest wstrząsająca. No, historia jest szokująca. Ja mam takie skojarzenie z głośnym reportażem Mariusza Szczygła, który opisywał przypadek znęcania się i zakatowania na śmierć dziecka. Tyle, że tamta historia miała miejsce w Polsce kilkadziesiąt lat temu. Tymczasem tutaj mieliśmy do czynienia z stresowaniem i katowaniem, no w zasadzie jeszcze kilka dni temu, w XXI wieku. Sprawa być może w ogóle nie wyszłaby na jaw, gdyby nie to, że pod koniec kwietnia dziesięciolatek zdołał wymknąć się z domu i uciec na miejscowy komisariat. Policjanci wysłuchali jego opowieści. Kiedy opowiedział im o tym, co się działo u niego w domu, byli po prostu zszokowani. Chłopiec między innymi mówił o tym, że jego ojczym od długiego czasu nad nim się znęcał. Z tekstu Gazety Wyborczej dowiadujemy się szczegółów. Chłopiec wyznał policjantom, że nie tylko był regularnie bity, ale wręcz tresowany i katowany przez 44-letniego ojczyma. Często chodził głodny, bo ojczym wydzielał mu jedzenie i picie. Miał rozpisane codzienne listy zadań do wykonania. Jeśli zrobił coś nie tak, dostawał kary. System kar, który stworzył ojczym, no, był zróżnicowany. Na przykład nie pozwalał mu spać na łóżku. Chłopiec musiał leżeć na podłodze bez przykrycia. Ojczym stawiał go w kącie, a po to, żeby dziecko się nie ruszało, wiązał mu paskiem nogi, wiązał również paskiem ręce. Chłopiec musiał klęczeć z rękoma wyciągniętymi do przodu. Był bity pasem. Rodzina z Lubonia przez pewien czas miała założoną tak zwaną niebieską kartę. Pracownicy pomocy społecznej podejrzewali bowiem, że dochodzi tam do przemocy, ale podczas kilkukrotnych wizyt nie udało się tego potwierdzić. Dramat chłopca udało się przerwać dopiero teraz, tylko dzięki temu, że sam zgłosił się na policję. Ta sprawa mnie rzeczywiście poruszyła bardziej niż inne, ze względu na to, co zrobiło dziecko, co jest w ogóle niespotykane, nie zdarza się często, żeby dzieci same sięgały po pomoc. Mając taki obraz mocno zakodowany, że dorośli są po to, żeby krzywdzić, że dorośli nie chronią, że najbliżsi dorośli są sprawcami cierpienia. Po kontakcie z prokuraturą została podjęta decyzja o zatrzymaniu rodziców, a chłopiec został umieszczony w odpowiednim ośrodku, gdzie uzyskał odpowiednią opiekę. Psycholog ocenił, że zeznania dziesięciolatka są wiarygodne. Ojczym chłopca usłyszał zarzuty i został już aresztowany przez sąd. Matka pozostaje na wolności, ale pod policyjnym dozorem. Odebrano jej też prawa rodzicielskie. Jej drugie, młodsze dziecko, czyli brat maltretowanego dziesięciolatka, trafiło do rodziny zastępczej. Seweryn Lipoński, Puls Dnia.